Powiedziałbym o trzech kwestiach. Moje pierwsze zetknięcie z ówczesną filią Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku miało miejsce już 40 lat temu. Po doktoracie zacząłem prowadzić tutaj zajęcia z prawa międzynarodowego i co dwa tygodnie spędzałem dwa dni, a więc pracując zarówno ze studentami stacjonarnymi, jak i zaocznymi. Po drugie, kiedy byłem ministrem sprawiedliwości, okazało się po latach, że bardzo wielu tych moich dawnych studentów z filii pracowało w tej chwili w wymiarze sprawiedliwości. Spotykałem się z nimi w prokuraturze, w sądach, nie tylko w tej części Polski. Wreszcie po trzecie, kiedy w połowie lat 90. byłem premierem, doszedłem do wniosku, uzyskując nowe informacje o filii, o jej działalności, o jej skali, że to już jest środowisko, które rzeczywiście dojrzało do tego, żeby stworzyć niezależną własną uczelnię. Skontaktowałem się z władzami filii. Co prawda wyczuwałem pewną obawę przed tą ostateczną decyzją, ale dosyć szybko doszliśmy do porozumienia. Zarówno trzeba było wykonać pewną pracę tu w Białymstoku, ale rząd też miał coś do zrobienia i parlament, bo w tamtym czasie tego typu decyzja wymagała przyjęcia ustawy. I w przeciwieństwie do ostatnich lat, kiedy uniwersytety mnożą się jak grzyby po deszczu, wtedy było to wielkie wydarzenie, od wielkiego dzwonu. To się rzadko zdarzało. No ale udało się jednak po paru miesiącach i zrobić wszystko, i przekonać wszystkich. Taka ustawa została podpisana. I dzisiaj, 20 lat później, mogę powiedzieć ze sporą satysfakcją, że to była słuszna decyzja. Ten uniwersytet dobrze funkcjonuje, odgrywa bardzo dużą rolę nie tylko w tej części Polski, ale jest przecież aktywną jednostką, gdy chodzi o kontakty międzynarodowe, zwłaszcza w relacjach i z partnerami litewskimi, i białoruskimi, i rosyjskimi. Często odbywają się tutaj rozmaite spotkania i konferencje w tym wymiarze. I ilekroć słyszę o jakichś sukcesach w rozmaitych rankingach poszczególnych wydziałów tej uczelni, bardzo mnie to cieszy. Oczywiście wspaniałe jest to, że w ostatnich latach można było również poprawić warunki materialne, warunki funkcjonowania tej uczelni, że buduje się kampus, rozwija się. Dawniej było to nie do pomyślenia. Tak więc wszystkie warunki i materialne, i personalne są spełnione, żeby była to uczelnia pozwalająca młodzieży, przynajmniej z tego regionu, świetnie zaistnieć i funkcjonowanie państwa, gospodarki, nauki.